Mieszkała tutaj matka, młoda kobieta z trójką małych dzieci. Nasz projekt jest zatytułowany Z Osoliną do Centrum Polszczyzny. Realizujemy projekt związany z modernizacją, rewitalizacją naszego zbiornika. Dzień dobry, jesteśmy Stowarzyszeniem Kowary Pomagają. Znajdujemy się w mieście, w powiecie karkonoskim, w mieście Kowary. Pomagamy ludziom i rodzinom potrzebującym pomocy i wsparcia. Znajdujemy się w mieszkaniu, które 27 lipca w tym roku spaliło się z powodu złego stanu technicznego instalacji elektrycznej. Mieszkała tutaj matka, młoda kobieta z trójką małych dzieci. I niestety została teraz bez niczego, bez środków do życia, bez czterech ścian, bez ubrań, nie ma nic. Do końca miesiąca, do końca października ma zapewnione miejsce, gdzie może przebywać z dziećmi. I niestety potem nie wiemy, co się z nią stanie. Ola jest młodą kobietą, która bardzo kocha swoje dzieci. Nadia chodzi do drugiej klasy szkoły podstawowej, młodsza siostra do przedszkola, również w Kowarach, a malutki synek ma niecałe 2 latka i jest nadal karmiony piersią. Zapraszamy Was do nas na stronę facebookową Stowarzyszenie Kowary Pomagają. Tam znajdziecie link do zrzutki. Najmniejszy grosik jest potrzebny, żeby pomóc Oli. Zbiórkę założyliśmy w kwocie 200 tysięcy złotych celem naprawy, remontu oraz zakupu niezbędnego sprzętu AGD RTV i wyposażenia mieszkania. Również prawdopodobnie będą do wymiany okna, także 100% remontu tego mieszkania. Wierzymy w Was i że pomożecie nam kolejny raz stworzyć wspaniałe miejsce dla rodziny z dziećmi. W ramach projektu Patriotyzm Jutra. Nasz projekt jest zatytułowany Z Osoliną do Centrum Polszczyzny. Edukacyjna wędrówka przez historię i sztukę. W tym roku postanowiliśmy wziąć na warsztat 3 artystów grafików. Ryszarda Sokoła, Józefa Gielniaka oraz Zygmunta Waśniewskiego, których to prace mamy w zbiorach Osolineum w dziale sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich. Uczniowie zaproszeni do naszego projektu to uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Piechowicach oraz Szkoły Podstawowej imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej. Dzisiaj brałam udział w warsztatach i narysowałam naszą kowarską starówkę, która mi jest najbardziej znana z Kowar, ze sprayem. Wykonałam pracę swoją za pomocą sprayu. Dlaczego ta szkoła? Ponieważ wszyscy ci trzej artyści byli związani poniekąd z tymi miejscowościami. Tu też tworzyli i z tym miejscem po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku zdecydowali się związać swoje życie. To jest moja praca. Przedstawia jakbyś zachód takiego słońca, ale zamiast słońca jest piłka, bo bardzo lubię piłkę nożną. A tą pracę robiłem techniką sprayową. Gmina Miejska Kowary otrzymała pieniądze z funduszy norweskich. Dzięki tym funduszom norweskim mogliśmy zrealizować kilka działań na terenie naszego miasta. Między innymi realizowaliśmy działania związane z błękitno-zieloną infrastrukturą i w ramach tych działań realizujemy projekt związany z modernizacją, rewitalizacją naszego zbiornika zlokalizowanego na ulicy Zamkowej. W ramach tego projektu między innymi są remontowane betonowe płyty, którymi wyłożony jest korona zbiornika. Również są modernizowane, naprawiane przelewy, ale również dopływy potoku Bystra do zbiornika. Łączny koszt tego zadania to ponad 4 miliony złotych.
Równocześnie remontujemy nie tylko samą konstrukcję tego zbiornika, ale również w projekcie znalazły się zadania związane z zagospodarowaniem całej przestrzeni wokół tego zbiornika. W ramach tego projektu będzie powstanie ścieżka spacerowa, ścieżka dydaktyczna, drewniane podesty zlokalizowane wokół zbiornika, ale również zbiornik zostanie zagospodarowany i przywrócony przyrodzie, ponieważ zasadzone również zostaną rośliny wodnolubne i w ten sposób chcemy nie tylko zwiększyć możliwości retencyjne tego zbiornika, ale przede wszystkim również przywrócić ten zbiornik naturze. Koszt zagospodarowania otoczenia zbiornika to ponad 2 400 000 zł. Zakończenie całego tego projektu przewidujemy na marzec 2024 roku. Od wielu, wielu lat gmina Kowary starała się o wyburzenie obiektu znajdującego się przy targowisku. Ten obiekt, te pomieszczenia tego obiektu były wykorzystywane przez osoby, które nadużywały alkoholu albo innych środków pobudzających. Mieliśmy mnóstwo interwencji mieszkańców w tej sprawie. Od prawie 5 lat staraliśmy się doprowadzić do tego, żeby te ruiny zostały wyburzone. Dzięki aktywności pani burmistrz i służb miejskich udało nam się przekonać stosowne służby, a przede wszystkim wojewodę dolnośląskiego, który przeznaczył pieniądze na wyburzenie tego obiektu. Pieniądze trafiły do nadzoru budowlanego tutaj w Jeleniej Górze, który podjął starania, wyłonił wykonawcę i w tych dniach ten obiekt zostanie wyburzony. Musimy tu zwrócić uwagę, że według obowiązującego prawa nie można było usunąć gruzu z wyburzonego budynku, ponieważ orzecznictwa sądu są takie, że ten gruz jest własnością właściciela tego budynku. Niestety ten gruz będzie musiał zostać na tej działce, natomiast będziemy podejmowali kolejne starania, żeby doszło do uporządkowania tej działki. Kolejne to zadanie na pewno szybko nie będzie możliwe do zrealizowania. Właścicielem tego budynku jest osoba prywatna. Ta nieruchomość jest zadłużona. Jest jeszcze przed nami konieczność uporządkowania tego terenu, a przede wszystkim doprowadzenia do tego, żeby ten właściciel w jakiś sposób podjął działania, które umożliwią właściwe zagospodarowanie tej przestrzeni naszego miasta.